Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy poranek rozpoczniemy od rozważań na temat stopy procentowej i kapitału. Taki wykład przypadł mi w tym roku do poprowadzenia. I zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli od analizy ludzkiego działania, z którą już mam nadzieję Państwo się. W czasie tych wykładów spotkali. Jak już wiemy, każde ludzkie działanie jest takim użyciem środków, żeby osiągnąć pewien cel. I jeśli zaczniemy myśleć o tym, co to działanie musi zawierać, żeby pojęcie działania było sensowne, to odkryjemy, że w pojęciu działania zawiera się szereg różnych kategorii, takich właśnie jak cele, środki, przychody, koszty. Skala wartości, etc. Ale też powinniśmy zauważyć, że działanie będzie miało sens tylko wtedy, jeśli włączymy do niego element czasowy. Tak, bo każde działanie jest nastawione na przyszłość. Tak, to, że działający człowiek sobie wyobraża, że dzięki działaniu usunie jakiś przyszły dyskomfort, którym się obecnie niepokoi. I działanie zawsze nakierowane jest na przyszłość. Tak? Nie możemy zmienić przeszłości. To, co dzieje się obecnie, też jakby jeszcze zmienić się nie da. Dopiero jeśli teraz zaczniemy używać jakichś środków, to cel, który osiągniemy, będzie z konieczności w przyszłości. Tak więc jakby każde działanie bierze się z tego, że człowiek ma pewne wyobrażenie przyszłości, która to przyszłość nie do końca go satysfakcjonuje. E, człowiek widzi, że coś w tej przyszłości można by zmienić na stan bardziej pożądany, i dlatego e, człowiek szuka takich środków, które pozwolą mu e, wedle jego subiektywnej wiedzy osiągnąć taki właśnie cel w przyszłości: Osi usunięcie pewnego e, dyskomfortu, ale też e, człowieka nie interesuje przyszłość jakaś nieskończona człowiek wie, że jego czas na tej ziemi jest skończony, jest istotą temporalną, żyje teraz na ziemi, ale kiedyś żyć przestanie. Dlatego też ta perspektywa działań, które człowiek w sobie wyobraża, zamyka się w pewnym horyzoncie czasowym i człowiek z racji tego właśnie, że jest taką istotą temporalną, to woli osiągnąć tę samą satysfakcję wcześniej niż później i to, że człowiek właśnie preferuje osiągnięcie tej samej satysfakcji wcześniej niż później, nazywamy preferencją czasową i wedle na przykład właśnie Ludwiga von Misesa jest to kolejna kategoria, którą musimy dodać do analizy ludzkiego działania, żeby pojęcie działania miało sens. Ponieważ co by było, gdyby człowiek nie miał preferencji czasowej, gdyby nie preferował osiągnięcia tej samej satysfakcji wcześniej niż później. Jeśli zaczęlibyśmy te kwestie rozważać, to e, zdaniem Misesa człowiek nigdy bez preferencji czasowej nie dokonałby żadnego aktu konsumpcji. To, że człowiek e, je śniadanie dzisiaj, a nie odkłada je na dni późniejsze, to wskazuje, e, że jakaś taka preferencja czasowa musi istnieć. Że wolał to zrobić wcześniej niż później. W świecie zerowej preferencji czasowej trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek działanie, czyli w świecie, gdzie człowiek nie ma preferencji między tym, co wcześniej, a tym, co później. W tak? świecie ujemnej preferencji czasowej człowiek wolałby to, co później, niż to, co wcześniej, i w takich światach działania by nie było, więc nie byłoby też wszystkich problemów ekonomicznych, które na tych wykładach. Rozważamy. Ale ta preferencja czasowa nie jest taką kategorią intuicyjną i łatwą, więc warto jeszcze sobie poczynić tutaj pewne dodatkowe rozróżnienie i nie mylić preferencji czasowej z tym, że człowiek woli osiągnąć pewne cele w konkretnym odcinku czasu. I jakby tutaj najprostszym przykładem, Czegoś takiego jest na przykład to, że są pewne dobra, które tylko na przykład w określonych porach roku są dla nas dobrem. I na przykład wiele osób konsumuje lody tylko jedynie latem. Tak? I to jakby nie oznacza, że w tym przypadku preferencja czasowa nie istnieje. Tak? Jakby to jakby są dwie osobne czasowe. Analizy w ludzkim działaniu. Mamy preferencję czasową, która mówi, że człowiek woli tę samą satysfakcję wcześniej niż później, i możemy mówić o pewnym timingu, o pewnym umiejscowieniu dóbr w czasie, co mówi nam, że jakby, że korzystanie z danego dobra w danych odcinkach czasu daje właśnie różną e, satysfakcję. Tak? Nie porównujemy tej samej satysfakcji wcześniej i później, jak przy preferencji czasowej, tylko wskazujemy na to, że konsumpcja dóbr w pewnych przypadkach. Daje wyższą satysfakcję w danym odcinku czasu, tak? ale jednocześnie tak, wolimy jeść lody już w tym roku, a nie odkładać tego na za lat 100 czy 150, chociaż ja się przyznam, że jem też lody zimą. Yy... I z racji tego, że ta preferencja czasowa istnieje, yy, mamy szereg ciekawych konsekwencji, które są bardzo istotne yy, dla życia gospodarczego. I dla analizy tego, czym dzisiaj się dalej będziemy zajmować, czyli struktury kapitałowej gospodarki. bo jako, że ta preferencja czasowa istnieje, to wpływa to na sposoby osiągnięcia celów, jakie będzie wybierał działający człowiek. Mianowicie, jeśli to samo, ten sam cel da się uzyskać metodą Produkcji krótszą niż dłuższą, to człowiek zawsze wybierze e, tę metodę, która jest krótsza, ta, która daje pożądany rezultat szybciej. E, jednocześnie, e, jako że człowiek rozważa pewien cały horyzont czasowy, to jeśli e, ma do wyboru dobro, które będzie dawać satysfakcję jednokrotnie. A dobro, które będzie dawać satysfakcję wielokrotnie, tak zwane dobro trwałe, to jeśli da radę tym samym nakładem pracy stworzyć oba dobra, to oczywiście będzie preferował to bardziej trwałe. Ale jednocześnie nie zawsze wybierze dobro bardziej trwałe, jeśli będzie się wiązało z tym, że będzie musiał ponieść większy nakład pracy na jego produkcję. I generalnie w terminologii ekonomii mówimy, że Metody produkcji są bardziej bezpośrednie albo bardziej okrężne. Bardziej bezpośrednie metody produkcji to takie, przy których człowiek nie musi tworzyć jakby wielu pośrednich etapów do osiągnięcia celu. Więc najprostszym przykładem jest po prostu jakieś zbieractwo, które mógł człowiek uprawiać e, tysiące lat temu jak i powiedzmy nawet i dzisiaj tak można iść na grzyby i te grzyby bezpośrednio gołymi rękoma zbierać, ale tak samo e, człowiek mógł nie wiem zbierać owoce z drzew też przy użyciu tylko własnych rąk. Jeśli zaczął do tego używać narzędzi, jakiś kijów, e, drabin etc. no to już są to metody e, produkcji bardziej okrężne tak? bo najpierw Trzeba znaleźć odpowiedni kij, ewentualnie go jakoś obrobić, albo już trzeba stworzyć takie specyficzne dobro pośrednie, jak drabina czy kosz do zbierania, etc. To wszystko są właśnie metody bardziej okrężne. I te metody bardziej okrężne będą wybierane przez działającego człowieka tylko wtedy, jeśli będą dawać wyższą produkcję. W przyszłości. Tak więc człowiek angażuje się w budowę drabiny, kosza czy innych narzędzi tylko dlatego, ponieważ spodziewa się, że da to mu większe rezultaty niż te najbardziej bezpośrednie, nieokrężne metody produkcji. Jednocześnie każdy człowiek jakby indywidualnie wycenia Tę nadwyżkę, jaka jest potrzebna w tej jego przyszłej konsumpcji, która jest potrzebna do tego, żeby zaangażował się w bardziej okrężne metody produkcji. Możemy powiedzieć, że preferencja czasowa ludzi może być niższa lub wyższa. Im człowiek ma wyższą preferencję czasową, tym bardziej preferuje dobra, które może skonsumować wcześniej niż te, które może e, osiągnąć później. Im preferencja czasowa jest niższa, tym jakby e, tym człowiek bardziej gotowy na to, żeby nieco odsunąć konsumpcję w czasie, jeśli będzie się to wiązało e, z nieco e, wyższą e, satysfakcją. I ta preferencja czasowa decyduje o tym właśnie, ile wynosi procent, czyli pewne dyskonto. Które człowiek stosuje e, względem dóbr, e, do dóbr przyszłych, względem dóbr teraźniejszych. Tak? E, I jabłko jutro jest dla nas mniej warte niż jabłko dzisiaj. Jabłko za dwa dni jest dla nas mniej warte niż jabłko jutro, i tak dalej. Jednocześnie ludzie będą w różny sposób określali skalę tego dyskonta między. Jabłkiem jutro, a jabłkiem dzisiaj. Człowiek o niskiej preferencji czasowej będzie przykładowo uważał, że jabłko jutro jest warte 9800, jabłka dzisiaj. Człowiek o wysokiej preferencji czasowej będzie uważał, że jabłko jutro jest warte tylko połowę tego, co jabłko dzisiaj. I właśnie ta, to dyskonto nazywamy procentem. Jednocześnie jeśli ludzie e, działają w ramach e, już wielkoskalowej współpracy społecznej w gospodarce rynkowej e, z wykształconym pieniądzem, to pojawia się e, kolejne ważne zjawisko ekonomiczne jakim jest stopa procentowa. Zamiast procentu, który jakby istnieje tylko w wartościowaniach jednostek, mamy do czynienia na rynku z ujednoliconą pieniężną stopą procentową, która jakby zastępuje nam dyskonta w poszczególnych rodzajach dóbr fizycznych, jednolitą stopą procentową, i ta jednolita stopa procentowa powstaje przez interakcję ludzi na tzw. rynku czasowym, i tak samo jak na innych rynkach, na tym rynku wytwarza się pewna równowaga z rynkową stopą procentową i rynkową. Sumą oszczędności, którą ludzi, ludzie są w stanie e, przeznaczyć właśnie za wynagrodzenie w postaci e, stopy procentowej. O tym, jak to się e, dzieje, jeszcze sobie e, za chwilę opowiemy. E, natomiast, jeśli mówimy o stopie procentowej, to pierwsze, co nam przychodzi, to wszelkiego rodzaju rynki finansowe e, bankowość. E, obligacje, rynki kapitałowe, etc. Natomiast e, tutaj w tym wykładzie będę starał się argumentować, że podstawowym e, rynkiem czasowym, na którym wyznaczana jest stopa procentowa, jest tak zwana struktura produkcji, i podstawową stopą procentową jest wzrost inwestycji, jaką osiągają kapitaliści, angażujący się właśnie w okrężne metody produkcji w ramach. Tak zwanej struktury produkcji. Zanim przejdziemy do analizy struktury produkcji, to jeszcze tylko krótkie wspomnienie o dobrach kapitałowych. Bo jeśli, jak mówiłem, że ludzie wybierają bardziej okrężne metody produkcji, takie z użyciem dóbr pośrednich, to właśnie te wyprodukowane przez człowieka dobra pośrednie, które nie dają bezpośredniej satysfakcji, tak jak dobra konsumpcyjne. Nazywamy właśnie dobrami kapitałowymi. I te dobra kapitałowe e, są wykorzystywane generalnie z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że one podnoszą fizyczną produktywność e, jednostki usług czynnika produkcji. Tak, człowiek, który ma drabinę, jest w stanie e, wyprodukować w ciągu godziny więcej zebranych jabłek niż człowiek, który drabiny nie ma, e, albo te dobra kapitałowe, pozwalają na stworzenie takich dóbr, których nie da się stworzyć bardziej bezpośrednimi metodami produkcji. Jeśli mamy do czynienia, jeśli mielibyśmy używać tylko e, naszych rąk i naszego ciała, no to nie stworzylibyśmy e, na przykład samochodu. Tak? Do tego potrzebujemy szeregu specjalistycznych narzędzi i maszyn, e, które sprawiają, że stworzenie tak skomplikowanego dobra konsumpcyjnego, e, jakim jest samochód, jest w ogóle. E, możliwe i te dobra kapitałowe e, mają szereg e, właściwości e, które są ważne właśnie dla zrozumienia e, struktury produkcji te dobra kapitałowe mogą być mniej lub bardziej specyficzne im bardziej specyficzne jest dane dobro w tym mniejszej e, w tym mniej zastosowań ma w produkcji dobro idealnie specyficzne może mieć zastosowanie tylko w jednej linii produkcji może służyć tylko do produkcji danego dobra konsumpcyjnego i jeśli na przykład w fabrykach Tesli obecnie istnieją jakieś takie mega maszyny które składają jedną trzecią karoserii w jednym uderzeniu no to tej maszyny która ma takie konkretne zastosowanie nie zastosuje się łatwo w żadnej innej fabryce samochodów, ponieważ ta maszyna jest stworzona tylko na przykład do produkcji karoseli modelu Y, i żadnego innego modelu karoseli nie jest w stanie wytworzyć. Jednocześnie, kiedy mamy takie dobro kapitałowe, jakim jest młotek, no to jest to dobro, które jest mało specyficzne i może mieć zastosowanie w setkach, tysiącach, jeśli nie milionach różnych procesów produkcyjnych. Tak więc Dobra kapitałowe mogą być mniej lub bardziej specyficzne, dlatego do te dobra kapitałowe są względem siebie często komplementarne. To znaczy, że do wykorzystania jednego dobra kapitałowego w danym procesie produkcyjnym potrzebujemy szeregu innych dóbr. I jeśli mamy tę wielką maszynę Tesli do tworzenia karoserii modelu Y, no to, żeby ta maszyna działała, no to potrzebuje. Oczywiście, jakieś blachy, z której taka karoseria jest wytwarzana, czy potrzebuje energii elektrycznej, która tę maszynę napędza. Tak? To wszystko są pewne dobra kapitałowe, które są komplementarne względem tejże maszyny, a jednocześnie dobra kapitałowe są heterogeniczne. To znaczy, że nie są jednolite, one się różnią między sobą. Jedno dobro jest. E, bardziej specyficzne e, inne e, mniej jedno dobro może być zastosowane na różnych etapach produkcji e, inne e, tylko w jednym jedno łatwo przenieść i spieniężyć inne e, nie i trzeba pamiętać o tym że dobro kapitałowe dobru kapitałowemu e, nieróżne a do tego e, w ogóle żeby te dobra kapitałowe powstały to ludzie muszą e, Powziąć pewne oszczędności. Tak? Jeśli człowiek decyduje się na produkcję e, drabiny, e, to w tym czasie nie będzie zbierał e, jabłek, tak? nie będzie wspierał swojej bieżącej konsumpcji, tylko będzie musiał najpierw poczynić jakieś oszczędności, dzięki którym przetrwa e, czas, e, w którym e, będzie produkował drabinę. I Dzięki tym oszczędnościom takie dobro kapitałowe powstanie, i to samo jest prawdą już w rozwiniętej e, gospodarce e, rynkowej, której dzisiaj funkcjonujemy. Z tym, że tutaj oczywiście te oszczędności nie są czynione w naturze ale pieniądzu, ale przez to właśnie, że te dobra kapitałowe podnoszą fizyczną produktywność lub pozwalają e, na stworzenie dóbr konsumpcyjnych, które byłyby niemożliwe do wyprodukowania bez udziału tych dóbr e, kapitałowych. E, to ludzie cały czas podejmują się oszczędności i produkcji właśnie takich dóbr, choć nie dają one bezpośredniej satysfakcji z konsumpcji. I kiedy spróbujemy sobie popatrzeć na to, jakimi dobrami kapitałowymi dysponuje dana gospodarka, to możemy stworzyć sobie taki model struktury produkcji, w którym Zauważymy, że pewne dobra kapitałowe są niejako bliżej finalnych etapów konsumpcji, a inne są bardzo daleko od stworzenia dobra kapitałowego. I możemy sobie wyobrazić, że w naszej strukturze produkcji, czyli w całym zbiorze firm, które dysponują pewnymi dobrami kapitałowymi. Możemy wyróżnić etapy bliższe i dalsze konsumpcji, żeby przejść do jakichś takich bardziej e, konkretnych przykładów, no to etapem produkcji bliskim konsumpcji byłby na przykład handel e, detaliczny. Tak? E, przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny wytwarzają pewien produkt, tak? Jakby sprawiają, że dobro konsumpcyjne jest Łatwo dostępne dla konsumenta. Tak? Jest przenoszone z firm i ich magazynów do miejsca, gdzie konsumenci mogą łatwo je zakupić. Jest to pewna produktywna usługa. Jednocześnie jest to usługa, która jest bardzo blisko już finalnej konsumpcji. Tak? Człowiek kupuje to dobro i możemy domniemywać, że je niedługo skonsumuje. Jest takby ostatnia pieniężna transakcja dla wielu dóbr, które. Możemy zaobserwować, więc jakiś na przykład handel detaliczny byłby e, etapem blisko konsumpcji, no i tutaj mielibyśmy jakieś dobra kapitałowe właśnie w postaci sklepów, e, lat, e, lodówek, etc. które są używane do tego, żeby ten właśnie handel detaliczny e, prowadzić. A jednocześnie są takie etapy produkcji, które są od konsumpcji bardzo oddalone. E, na przykład jeśli wydajemy, przedsiębiorcy wydają środki na badania i rozwój, to często e, tworzone tam dobra kapitałowe e, są bardzo od konsumpcji oddalone. To są pewne pomysły, które kiedyś zostaną lub nie wdrożone dopiero w produkcję i przyczynią się do produkcji dóbr konsumpcyjnych w bardzo odległej przyszłości. E, z takich bardziej materialnych e, i, i namacalnych etapów produkcji, np. No wydobycie surowców e, bądź też w ogóle ich poszukiwanie, też jest e, takim etapem produkcji, który podaje się często jako przykład etapu produkcji bardzo oddalonego od konsumpcji. E, tak, bo trzeba najpierw odkryć pole, e, gdzie jest np. gaz ziemny bądź ropa naftowa. Odpowiednio przygotować odwierty, zabezpieczyć całość, doprowadzić rurociągi, gazociągi, etc., i dopiero wtedy można wydobywać dobro, które jeszcze później będzie często jechało przez pół świata, po to, żeby zostać na przykład spalonym w elektrowni i dostarczyć prąd do wytwarzania jakiegoś dobra konsumpcyjnego. Więc, jakby przez wiele etapów musimy przejść żeby od danego etapu produkcji dojść do momentu, w którym powstaje jakieś dobro konsumpcyjne. Dlatego mówimy, że są etapy produkcji bliskie konsumpcji i oddalone od konsumpcji. I to, jakby, jak bardzo w tym, tej naszej strukturze produkcji możemy się od konsumpcji oddalić, jak dużo dodatkowych etapów możemy stworzyć, to zależy od indywidualnych preferencji czasowych, które wyznaczają zasób oszczędności, jaki jest dostępny w gospodarce dla przedsiębiorców, którzy właśnie te struktury produkcji codziennie na nowo reorganizują, i w ramach tej struktury produkcji dochodzi właśnie do transakcji czasowych, dochodzi transakcji na rynku czasowym. I wyróżniamy tutaj tak zwanych kapitalistów, czyli ludzi, którzy oszczędzają i wydają swoje oszczędności do tego, żeby sfinansować produkcję na odległych od konsumpcji etapach. I ci kapitaliści dostarczają pewne dobra teraźniejsze w obecnej gospodarce rynkowej pod postacią po prostu pieniędzy, za które kupują usługi czynników produkcji np. Pracowników, właścicieli nieruchomości, ziemi, etc., które to usługi dopiero w mniejszej lub dalszej przyszłości spowodują osiągnięcie produkcji dobra konsumpcyjnego. Tak więc, jakby kapitaliści dostarczają dóbr teraźniejszych, a pracownicy czy właściciele nieruchomości dostarczają pewnych dóbr przyszłych dostarczają usług, które sprawiają, że pewne dobra pośrednie zostaną przekształcone w dobra nieco bliższe konsumpcji. I dlatego właśnie struktura produkcji jest częścią rynku czasowego, na którym wyznaczana jest stopa procentowa. To jaka jest różnica między tym ile kapitaliści wydadzą na czynniki produkcji, a tym jakie przychody otrzymają ze sprzedaży. To jest właśnie pewien zwrot z inwestycji, który możemy nazwać stopą procentową. I te nasze rozważania możemy przedstawić na takim uproszczonym schemacie struktury produkcji. Ten akurat pochodzi z książki Jesusa Huerty de Soto, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. I generalnie na tym uproszczonym w schemacie mamy do czynienia z konsumpcją, która, na którą konsumenci wydają 100 jednostek pieniężnych i poszczególnymi etapami produkcji, na których są wydawane pewne środki, zakupowane pewne usługi czynników produkcji i sobie teraz to spróbujemy krok po kroku przeanalizować, jak to na poszczególnych etapach wygląda. Najłatwiej jest sobie to wyobrazić tak, że są to pewne etapy, które następują po sobie i przykładowo w roku pierwszym mamy kapitalistę na pierwszym etapie, który zakupuje za 18 jednostek pieniądza pewne usługi czynników produkcji, więc zatrudnia pracowników i na przykład płaci za możliwość wydobywania jakichś surowców od właściciela danego kawałka ziemi, pod którą te surowce się znajdują i to co wytworzy przez ten rok płacąc te 18 jednostek pieniężnych za usługi czynników produkcji sprzedaje po roku za 20 jednostek pieniężnych kolejnemu kapitaliście, czyli jakby on zarobił dwie jednostki pieniężne to jest jego zwrot z inwestycji Czyli zarobił 2,18, to jest jakby, tak policzymy, stopę procentową, którą e, on e, otrzymał. Ten drugi kapitalista zakupił za 20 od pierwszego już jakoś tam e, przetworzony surowiec, na przykład, i za kolejne 16 jednostek pieniężnych zakupił kolejne usługi czynników produkcji, czyli na przykład zatrudnił, Kolejnych pracowników, wynajął kolejną halę i odbyło się jakieś uszlachetnienie tychże wydobytych surowców, które sprawiło, że jest to już surowiec jakoś bardziej nadający się do innych procesów produkcyjnych, przemysłowych. Więc jeśli była to na przykład jakaś ruda żelaza, to ona mogła zostać przerobiona już na jakąś na przykład blachę stalową czy, czy, czy coś takiego. I widzimy tak, że wydał 16 na usługi czynników produkcji, zapłacił 20 kapitaliście z poprzedniego etapu, więc wydał w sumie 36 jednostek pieniężnych. A to, co wyprodukował, załóżmy, że jest to ta blacha stalowa, sprzedaje za 40 jednostek pieniężnych. Więc jego zwrot z kapitału wynosi 4 i znowu 4 z 36. Tyle wynosiłaby stopa procentowa, którą tenże kapitalista zarabia i ten proces się powtarza. Kapitalista tutaj z kolejnego etapu zakupił za 40 wynik produkcji etapu poprzedniego i za 14 e, kupuje kolejne e, usługi czynników produkcji, po czym sprzedaje to e, co jest efektem jego produkcji za 60 jednostek pieniężnych. E, więc Zarabia 6 jednostek zainwestowanych 54. Znowu mamy jakąś tam jedną dziewiątą, mniej więcej, stopę procentową. I na kolejnym etapie znowu ktoś kupił już dobro, które jest blisko dobra konsumpcyjnego, więc już powiedzmy, z blachy stalowej powstała już jakaś konkretna karoseria na przykład. Są kupowane kolejne czynniki produkcji, i sprzedawane jest już konkretne dobro konsumpcyjne i znowu zainwestowano 80 plus 12 jednostek pieniężnych, za które sprzedano, z którego wyprodukowano dobro, za które, które sprzedano za 100 jednostek pieniężnych na ostatnim etapie, już sprzedajemy cały gotowy. Samochód, więc ktoś zarobił e, 10 e, jednostek pieniężnych. Znowu e, wychodzi to mniej więcej 1,9, jeśli liczymy stopę procentową. E, I to, jak dużo jest tych etapów e, jak bardzo okrężne są metody produkcji, e, którymi gospodarka. Dysponuje, to właśnie jest wyznaczane przez to, jak dużo oszczędności jest dostępnych w gospodarce, jak wysoka lub niska jest stopa procentowa. Im mniej oszczędności będzie w gospodarce, im, mniej, im wyższa będzie stopa procentowa, tym mniej etapów bardziej odległych od konsumpcji będą w stanie przedsiębiorcy z zyskiem prowadzić im tych oszczędności będzie więcej, tym bardziej złożona i tym bardziej jakoś taka głęboka ta struktura kapitałowa może być tym więcej etapów bardzo oddalonych od konsumpcji jesteśmy w stanie prowadzić i o czym będę mówił na kolejnym wykładzie o rozwoju gospodarczym. Właśnie historia rozwoju gospodarczego to jest poniekąd historia tworzenia coraz bardziej odległych od konsumpcji etapów produkcji dóbr kapitałowych. Tylko warto pamiętać, że ten schemat, który teraz przedstawiłem, to nie jest taki jakiś formalny model, na którym operujemy, tylko jest to pewien taki graficzny przykład, który ma pomóc nam zrozumieć te wcześniejsze rozważania, które przedstawiliśmy werbalnie. Tak jest to pewna ilustracja, a nie model w takim ścisłym formalnym sensie i przy tworzeniu tej ilustracji wykorzystaliśmy szereg arbitralnych założeń, o których do tej pory nie wspominałem. Tak, o na przykład, te wszystkie etapy trwają tyle samo, a tak oczywiście być nie musi. Jedne etapy mogą być krótsze w realnej gospodarce, inne mogą być dłuższe. Tak? Ważne jest tylko to, że one się układają w pewną sekwencję. Do tego, jeśli przyjrzymy się temu schematowi, to zauważymy, że nie ma tutaj żadnego Kapitału trwałego. Kupujemy jedynie jednostki usług konkretnych, a nie kupujemy na przykład całych maszyn. Tak więc to jakby, żeby łatwiej to przedstawić na schemacie, to wynajmujemy tylko każdą maszynę na danym etapie produkcji i płacimy rentę właścicielowi danego czynnika, a nie kupujemy na własność i nie odliczamy sobie później amortyzacji w koszty, to by nam ten schemat. Niepotrzebnie komplikowało. Nie mamy tutaj żadnej integracji pionowej, czyli te etapy produkcji mają różnych właścicieli i odbywają się transakcje między nimi. A oczywiście może być tak, że od wydobycia ropy do sprzedaży paliwa finalnemu konsumentowi, wszystko robi jedna firma. Także jakby wszystkie etapy mogą być wewnątrz jednej firmy. Tutaj dla prostoty obrazu jest ten podział na kolejne etapy. I tak samo jest to model równowagowy w tym sensie, że te stopy procentowe na wszystkich etapach były mniej więcej równe, wynosiły mniej więcej jedną dziewiątą. Co oznacza, że nie ma tutaj żadnych okazji do arbitrażu. Podczas gdy oczywiście w realnej gospodarce występują zyski i straty przedsiębiorcze, ale jednocześnie istnieje tendencja do tego, żeby stopy zwrotu na poszczególnych etapach się wyrównywały. Jeśli na jakimś etapie zwrot osiągany z inwestycji jest wyższy niż na innych etapach, to przedsiębiorcy działając jako powiedzmy ci kirchnerowscy arbitrażyści będą zakupywali czynniki produkcji niezbędne do. Wytwarzania właśnie na tym etapie, tym samym podbijając ich ceny, i jako, że będą wytwarzać dodatkowy produkt na tym etapie, to dodatkowa podaż tego produktu sprawi, że spadną ceny dóbr finalnych, i tym samym, jakby wykorzystując okazję do zysku, będą pchać system do równowagi, tak jakby rozbieżności stóp zwrotu na różnych etapach produkcji, jeśli nie ma tutaj. Jakichś monopoli jest konkurencja, mogą być tylko tymczasowe. I jednocześnie, jak już wspominamy o tym, że kapitaliści osiągają pewien dochód zainwestowanych pieniędzy w postaci stopy procentowej, to można też krótko wspomnieć o tym, jak ustala się wynagrodzenie innych czynników produkcji. W ramach e, naszej struktury. E, I tutaj tylko skrótowo e, powiem i na koniec odeślę do, do literatury, gdzie jest to krok po kroku e, przedstawione, mianowicie e, wszystkie inne e, czynniki produkcji, na przykład e, usługi pracy oferowane przez pracowników, czy e, usługi e, ziemi, tak zwanej, czyli wszelkiego rodzaju. Terenu, zasobów naturalnych, łowisk, etc., są ustalane przez zdyskontowaną wartość produktu krańcowego, jaką oferują. I jakby idąc od początku, produkt krańcowy to jest po prostu to, o ile wzrośnie fizyczny, fizyczna produkcja dzięki zastosowaniu danego czynnika. Produkcji, dodatkowej jednostki danego czynnika produkcji, czyli jeśli na przykład zatrudnimy w restauracji kolejnego kelnera na zmianie, to dzięki temu będzie obsłużonych x klientów więcej. Tak, jest to pewien dodatkowy produkt, który wytworzymy. Mamy później wartość produktu krańcowego, czyli tutaj dodajemy cenę tego produktu, który wytworzyliśmy, żeby obliczyć pieniężną wartość tego fizycznego produktu, który został wytworzony. Więc jakby wiemy, ile dodatkowych przychodów zostanie osiągniętych dzięki temu, że zatrudniliśmy dodatkowego kelnera na zmianie. I to wszystko jeszcze musi uwzględnić właśnie element dyskonta. Czyli jeśli istnieje duża rozbieżność między tym, kiedy płacimy za usługi czynnika produkcji, a kiedy otrzymujemy dobro finalne, to musimy tutaj uwzględnić właśnie stopę procentową i to, że często finalny produkt dostajemy dopiero dużo później, niż zakupujemy usługi czynników produkcji. W przypadku restauracji tak się nie dzieje, bo jakby produkcja i przychody są. W miarę jednolite, ale jeśli już wydajemy, na przykład, pieniądze na badania i rozwój, to płacimy za usługi pracy, które wykonują pracownicy naszego działu badania i rozwoju, a jednocześnie produkt, który dzięki temu uzyskujemy, może być odsunięty w czasie o wiele lat, i wtedy, jakby, płace tych pracowników muszą to uwzględniać tak? musi istnieć dyskonto, które porównuje ten przyszły produkt z tym ile jest to warte dziś po uwzględnieniu stopy procentowej, więc jeśli praca jakiegoś pracownika przez miesiąc sprawi, że za 5 lat będziemy mieli produkt wart 100 tysięcy złotych, to to musimy przez stopę procentową te 100 tysięcy złotych zdyskontować na przykład do 80 czy 70 tysięcy złotych w zależności od tego jak wysoką stopę procentową Mamy obecnie i generalnie w gospodarce rynkowej ten procent jest o tyle ważnym dochodem, że jak się nad tym zastanowimy, to właściciele dóbr kapitałowych, osiągający renty z ich wynajmu, jak i właściciele czynników ziemi, de facto zarabiają w gospodarce rynkowej procent, ponieważ w gospodarce rynkowej można sprzedawać dobra w całości, a nie tylko ich konkretne usługi. W związku z czym dochody z tychże czynników produkcji są kapitalizowane. Czyli mówiąc inaczej, jeśli mamy na przykład jakąś nieruchomość, mamy na przykład dom, o którym wiemy, że przez kilkadziesiąt lat bez żadnych dodatkowych inwestycji będzie nam przynosił dochody w określonej wysokości. No to jesteśmy w stanie sobie e, policzyć, dzięki istnieniu stopy procentowej, ile warte są te przyszłe e, przychody pieniężne z tego, że posiadamy daną nieruchomość. E, I jeśli nam na przykład wyjdzie, że ta nieruchomość jest warta 500 tysięcy złotych, bo tyle przyszłe czynsze z wynajmu tej nieruchomości zdyskontowane przez stopę procentową e, odpowiednio wyniosą, to e, okaże się, że ta renta, którą dostajemy z dzisiejszego wynajmu jest równa dokładnie procentowi. Gdyby tak nie było, no to opłacałoby się albo taką nieruchomość kupić, albo sprzedać i generalnie też tak samo jak działa arbitraż między różnymi etapami produkcji, tak samo przedsiębiorcy i rynek będą prowadzić do tego, że właściciele dóbr kapitałowych trwałych, jak i właściciele czynników ziemi będą zarabiali procent procentu jedynie zarabiają pracownicy bo nie da się sprzedać i kupić pracownika tak było tylko w systemie niewolniczym przez co jakby usługi jednostki pracy nie są kapitalizowane tak nie da się kupić takich usług w całości ale jednocześnie też te zmiany stóp procentowych, które w gospodarce się odbywają, one wpływają nie tylko na zarobki kapitalistów, ale właśnie przez ten element dyskonta, w wycenie czynników produkcji, ta stopa procentowa poniekąd przenika cały system cen i jej zmiany wpływają na dochody wszystkich czynników produkcji, najbardziej na wycenę dóbr kapitałowych czy czynnika ziemi, ale Częściowo także przez ten element dyskonta na usługi czynników pracy. I na koniec, jeszcze zastanówmy się, jak te wszystkie nasze rozważania mają się do tego, co zwykle nam się kojarzy ze stopą procentową, czyli z rynkami finansowymi. Używałem pojęcia kapitał, ale chyba go nie zdefiniowałem wcześniej, więc. Po prostu przez kapitał rozumiem pewną pieniężną wartość określonego zbioru dóbr kapitałowych. I ten kapitał w ramach gospodarki może być akumulowany, utrzymywany lub konsumowany. Jakby dobra kapitałowe mają to do siebie, że są nietrwałe i żeby daną produkcję, dany poziom produkcji utrzymywać, trzeba te dobra kapitałowe. Odnawiać. I do tego, żeby je odnawiać, potrzebne są, potrzebny jest określony poziom oszczędności. Jeśli poziom tych oszczędności rośnie, to dochodzi do akumulacji kapitału. Tych dóbr kapitałowych jest coraz więcej i nasza struktura kapitałowa może się e, poszerzać, umożliwiając nam coraz wyższą produktywność e, i umożliwiając produkcję coraz większej liczby e, dóbr konsumpcyjnych, o których wcześniej nie mogliśmy myśleć. Natomiast jeśli oszczędności e, nawet nie pozwalają na utrzymanie obecnej struktury kapitałowej, to mówimy, że dochodzi do konsumpcji kapitału, to znaczy, że nasza struktura kapitałowa się kurczy, za mało oszczędzamy do tego, żeby odnowić tę strukturę produkcji, którą mamy obecnie i w przyszłości będzie mieć do czynienia z mniej produktywnymi metodami produkcji, bo przy użyciu mniejszej liczby dóbr kapitałowych i ta nasza struktura produkcji będzie E, niestety krótsza i, i mniej wydajna. I generalnie zbieraniem i wydawaniem tych oszczędności e, w gospodarce zajmują się właśnie e, rynki e, finansowe. E, czyli wszelkiego rodzaju instytucje, e, w rodzaju giełd, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich, e, banków e, do pewnego stopnia. Te wszystkie instytucje zbierają oszczędności ludzi i przekazują je przedsiębiorcom, którzy wydają je produktywnie w strukturze produkcji i stopy procentowe, które są ustalane na tych rynkach kapitałowych, tak, bo i do wyceny akcji i obligacji są stosowane jakieś Stopy procentowe, które dyskontują przyszłe przepływy pieniężne z posiadania takich aktywów, muszą pozostawać w pewnej harmonii ze stopą zwrotu, która jest ustalana w strukturze produkcji. Jeśli istniałyby niezgodności między stopą procentową na rynkach finansowych a stopą procentową w strukturze produkcji, to oczywiście znowu istniałoby tutaj pole do jakiegoś arbitrażu. I do tego, żeby zamiast pożyczać pieniądze przez giełdę papierów wartościowych, czy, czy przez akcje, czy przez obligacje, do tego, żeby bezpośrednio inwestować w strukturę produkcji i tak zarabiać więcej. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że ta pieniężna stopa procentowa, którą widzimy na rynku, tak, widzimy, że obligacje dają jakieś, jakieś konkretne odsetki, że lokaty dają zarobić ileś tam procent to ta pieniężna stopa procentowa poniekąd zawiera nie tylko taką czystą stopę procentową wynikającą z preferencji czasowych, ale jako że w gospodarce istnieje wiele procesów naraz, to takie stopy procentowe uwzględniają też wszelkiego rodzaju premie za ryzyka, czyli to, co możemy policzalnie wiedzieć o różnych wypadkach które się dzieją. Tak, wiemy, że co któraś fabryka spłonie, przez co odpowiednio stopy zwrotu z inwestycji w te fabryki zostaną, muszą to ryzyko uwzględniać. I tak samo pieniężna stopa procentowa musi zawierać jakieś przewidywania co do zmiany siły nabywczej pieniądza, więc istnieje jakaś premia inflacyjna lub deflacyjna, którą Ludzie do z tych stóp procentowych yy, dołączają. Tak? Yy, jeśli mamy wysoką inflację, to ludzie nie chcą pożyczać pieniędzy na niski procent. Yy, jeśli mamy deflację, to ludzie są skłonni pożyczać na niski procent, bo spodziewają się, że realnie i tak te środki yy, będą jeszcze więcej warte przez zmianę siły nabywczej pieniądza. Yy. Innym ciekawym zagadnieniem, yy, które yy, będzie jutro rozwijał, Marcin Zieliński, jest to, czy generalnie w stanie równowagi mielibyśmy do czynienia z tak zwaną krzywą dochodowości, czyli czy inwestycje na dłuższy okres byłyby, dawałyby większą stopę zwrotu niż inwestycje na krótszy okres. To jest pewne stanowisko, kwestia sporna w ramach samej szkoły. Austriackie I jutro Marcin to zagadnienie będzie przedstawiał. Natomiast, generalnie, to, że istnieje wiele różnych stóp procentowych, to, że lokaty dają inne odsetki niż obligacje, które dają inną stopę zwrotu niż akcje, to, że istnieje właśnie taka wielość stóp procentowych, to generalnie nie jest problem dla, dla teorii austriackiej, ponieważ właśnie przy tych różnych stopach procentowych są. Uwzględniane właśnie te różne premie za ryzyko, na przykład. Więc to wszystko dalej tworzy jeden rynek czasowy, który musi być zbieżny z tym podstawowym rynkiem czasowym, jakim jest struktura produkcji. I tutaj wiele kwestii, które omawiałem, tylko lekko zahaczyłem, więc gdybyście. Byli zainteresowani dalszym zgłębianiem tych elementów, to w pierwszej kolejności polecałbym rozdział piąty pod rozdział pierwszy, właśnie z pieniądza, kredytu bankowego i cyklu koniunkturalnego Jesusa Huerty de Soto, gdzie można znaleźć jakby jego wyłożenie podstaw teorii kapitału i tego, jak struktura produkcji funkcjonuje, bardziej zaawansowane przedstawienie. Problematyki struktury produkcji i rynku czasowego, o którym tutaj krótko wspominałem, pokazania tego, jak od indywidualnych preferencji czasowych na rynku czasowym kształtuje się rynkowa stopa procentowa i jak to wszystko wpływa na strukturę produkcji. To znajdziecie w Ekonomii Wolnego Rynku Mareja Rodbarda, w rozdziałach od 5 do 7. A gdyby z kolei Was interesowały pewne kwestie. Kontrowersyjne czy sporne w ramach e, teorii austriackiej, to na przykład e, taką kwestią jest to, czy na przykład w ogóle potrzebujemy teorii preferencji czasowej do tego, żeby e, procent e, wytłumaczyć. E, ja tejże kategorii e, używałem i, i, i uważam, że niejaki e, Jeffrey Herbener e, prezentuje tutaj bardzo e, dobrze uargumentowane stanowisko. Na temat tego, że takiej teorii potrzebujemy, jest taki zbiór pod jego redakcją, The Pure Time Preference Theory, gdzie napisał artykuł, który jest głupie zatytułowany Introduction, bo to nie jest żaden wstęp, tylko to jest osobny artykuł naukowy, gdzie właśnie wyjaśnia krok po kroku e, swoją teorię stopy procentowej i na przykład dobrze pokazuje to odróżnienie time preference od timingu, o którym. Wspominałem jednocześnie ładnie łącząc myśl Misesa i Franka Fetera, bo Mises w ludzkim działaniu niekoniecznie zawsze jasno się wyrażał, a z kolei krytykiem tejże teorii preferencji czasowej jest inny ekonomista, którego bardzo cenię, na przykład Bob Murphy, czy, czy Robert Murphy, którego książkę też inną możecie znaleźć w naszym sklepie. I na przykład Kilka miesięcy temu ci dwaj panowie, Jeff Herbener i Bob Murphy, spotkali się w podcaście Roberta Murphy'ego, Bob Murphy Show. I Jeśli sobie włączycie e, odcinek 199, to właśnie rozmawiają na temat tego, e, czy potrzebna jest teoria preferencji czasowych do wyjaśniania procentu. I jednocześnie tam są linki do e, różnych innych epizodów podcastu Boba Murphy'ego, gdzie on wykłada problematykę stóp procentowych i, i jakby swoje zastrzeżenia co, co do tej teorii preferencji e, czasowej. E, trochę się rozgadałem, więc ewentualnie na jakieś jedno, dwa pytania krótkie mamy czas. Czy ktoś chciałby takie zadać? Ja mam pytanie, bo z tego co, co rozumiem, to preferencja czasowa nie jest czysto wrodzoną cechą, tylko to zależy od warunków zewnętrznych. No, w tym ujęciu misasowskim nie to jest jakby kategoria działania. W sensie nie da się sobie wyobrazić działania bez istnienia preferencji tak, ale czasowej. To czy jest wyższa czy niższa. A Coś... jakby to to jest już jakby. Czy genetyka, czy warunki zewnętrzne, czy. Rozumiem, ale w społeczeństwa to jakby tutaj się ekonomia nie musi wypowiadać. Okej, okay, ale to y, może być tak, że ten sam człowiek y, w jednej z sytuacji materialnej. Y, Działałby tak, że pożyczyłby na taki procent, a przy innej sytuacji materialnej yy, po, pożyczyłby na inny procent. Czy dobrze rozumiem? Tak, można tak to sobie wyobrazić, nie ma chyba niczego kontrowersyjnego w takim przykładzie. Dobrze, to dziękuję. Ekonomiści austriaccy próbowali do analizy struktury kapitałowej włączyć postęp techniczny albo wiedzę, albo technologię w zależności co definiujemy, ale takie czynniki tak, z tym, że najczęściej jest podkreślanie tego, że wszelkiego rodzaju nowe technologie i tak jakby muszą mieć ucieleśnienie w nowych dobrach kapitałowych, więc jest tu pewnego rodzaju, nie wiem, fundamentalizm kapitałowy, jak to Dudley Makowski określa w tych pracach Austriaków, bo, bo, bo zwłaszcza u Barda, to, 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 to jest jakieś takie, no że tak, że oczywiście technologie są ważne, jak są w stanie skrócić proces produkcji, to są natychmiast wdrażane i generalnie nie ma tutaj dużego pola do jakiejś dalszej analizy, ale w większości przypadków są potrzebne dodatkowe oszczędności i wytworzenie nowych dóbr kapitałowych. Nieco więcej tutaj uwagi Hajek temu poświęcał w artykułach z lat 30., gdzie wskazywał, że Niekoniecznie od razu jakby lepsze technicznie dobra kapitałowe są natychmiast wdrażane w strukturę produkcji, że jakby oszczędności, które dzięki nim się uzyskują, muszą być odpowiednio duże względem amortyzacji obecne, obecnie już istniejącego kapitału, do tego, żeby one zostały wdrożone, więc ta, ta kategoria wiedzy gdzieś tam jest, ale nie jest jakoś super ważna, ale o tym jeszcze trochę sobie porozmawiamy za dwa wykłady, o, kiedy będziemy mówić o rozwoju. Gospodarczym. To dziękuję. Krótka przerwa i kolejny wykład.